Mam Wam coś do powiedzenia. Cześć, dzisiaj witam się z Wami tak na luzie z kanapy, z domu i właśnie tak chcę, żebyście potraktowali ten vlog. Pewnie się zastanawiacie, co robię w poniedziałek z nowym filmem na kanale, ponieważ zwykle coś nowego u mnie pojawiało się raz w tygodniu w środę. Słuchajcie, ostatnio sprzątałam na dysku i okazało się, że mam trochę materiału, który nagrywałam gdzieś tam po drodze i dosłownie i w przenośni. Są to głównie filmiki, które nie pasowały z różnych względów do innych vlogów, ale z wielu powodów nie chciałabym ich stracić i chciałabym się z Wami podzielić, ponieważ pokazują Finlandię, pokazują jak tutaj się pogoda zmieniała na przykład, pokazują ludzi, miasto i tak dalej. Także no, to jest nie tylko dla mnie na upamiętnienie fajnych momentów z mojego życia, ale też dla Was, żeby zobaczyć jak tutaj jest w Finlandii. Dlatego też stwierdziłam, że być może zapoczątkuję taką małą serię na swoim kanale, serię zlepków, tak ją chyba nazwę, ponieważ będą to vlogi, w których będą się pojawiały zlepki filmików różnego rodzaju, które gdzieś tam nagrywałam w odstępach czasu, których nie chcę stracić. Nie wiem jeszcze, jak często pojawiałyby się takie vlogi na moim kanale, czy raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, czy raz na miesiąc. W każdym razie dzisiaj zaczynamy i pokażę Wam filmiki z kwietnia i maja. Potraktujmy ten vlog na luzie jako pewnego rodzaju eksperyment, bo też nie ukrywam, że ciekawi mnie Wasze zdanie, co Wy o tym myślicie, czy to w ogóle ma sens, czy chcecie oglądać od czasu do czasu takie filmiki na moim kanale. Może nie będę przedłużać, tylko przejdziemy już do zlepków. Bardzo cichy i zamknięty w sobie naród, chyba że ich ulubiona drużyna hokejowa wygrywa mistrzostwa kraju. Thank you.
Thank you, honey. To by było na tyle. Mam nadzieję, że vlog z Lepkowy mimo swojej chaotyczności Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Nowych widzów oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału. Jest to czerwony przycisk na dole pod filmem. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o takiej luźnej formie pokazywania Wam Finlandii. No i widzimy się już niebawem.